Ma swoich zwolenników i zdecydowanych przeciwników. Niektórzy mają z nim styczność na co dzień, inni tylko od święta. I to właśnie z okazji świąt wybraliśmy się do Polskiej Akademii Nauk, aby zapytać ekspertów o karpia. Co się z nim dzieje, zanim trafi na wigilijny stół, sprawdzała Magda Sincewicz. To, jak będzie się prezentował na świątecznym talerzu, zależy od nas. Smażony, w galarecie, cały lub w kawałkach. To jednak, czy będzie smaczny, zdrowy i ekologiczny, zależy od tych, którzy dzień w dzień mu się przyglądają. To m.in. naukowcy z zakładu doświadczalnego PAN w Gołyszu. Tutaj są karpie do naszych eksperymentów i badań. My się głównie zajmujemy poszukiwaniem genów odporności na wirusa KHV, który jest taką główną przyczyną śmierci karpia, jeśli chodzi o choroby. Bo ta silnie zakaźna choroba skóry i skrzeli może powodować śnięcie do nawet 100% obsady stawów. Dlatego naukowcy, by je uratować, krzyżują pierwotnego karpia pełnouskiego, odpornego na wirusa, z liniami hodowlanymi, by przenieść odporność z rzecznej ryby na tą z hodowli. Wszystko po to, by trwająca 400 lat tradycja przetrwała. Karpie hodowane są w stawach odpowiedniej wielkości, od narybku, przesadkowane i w trzecim roku dopiero są gotowe do spożycia, do konsumpcji. My jako taki instytut naukowy prowadzi badania w kierunku, żeby właśnie ta opłacalność dalej i ten charakter produkcji karpia utrzymać, żeby nie wiązało się to z jakąś intensyfikacją, z fermami, tylko żeby ten karp ciągle do nas trafiał w takiej formie, jakiej do tej pory był. Cały ten proces jest długotrwały, wymaga dużych nakładów i nieraz jest bardzo ryzykowny, bo jak przekonują naukowcy, najważniejsze dla karpia jest środowisko, w jakim żyje. Nie bez znaczenia dla jego wzrostu jest także naturalny pokarm. To właśnie wtedy ryba jest najcenniejsza. Zupełnie inna od tej hodowanej na szybko, w basenach, na sztucznej paszy. A co na to konsumenci? Nie chodzi o skąd pochodzi, tylko karp. Nie smakują mi takie ryby. Karp nie jest najsmaczniejszą rybą, to jest tradycja. Nie oszukujmy się. Wiadomo, trzeba wiedzieć, jak go przyrządzić, żeby był smaczny. Naukowcy z Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu dbają o to, by wyselekcjonowane linie tej ryby charakteryzowały się zarówno wyjątkowym smakiem, jak i wyglądem, bo tylko wtedy przypadną nam, konsumentom, do gustu.